Cześć, czołem. Kebab na talerzu. Któż nie lubi kebaba na talerzu, czy też w bułce? No, chyba 90% ludzi lubi kebabika. Słuchajcie, do przygotowania prostego mega kebaba, takiego paskowanego, jak mamy to bardzo często podawane w jakiejś barze, restauracji. Jest tak, tu jest ze 700 gram mięsa mielonego i potrzebny jest kminek, kolendra ziarna, lubczyk daje tak od siebie, duży ząbek czosnku, dwie łyżki naturalnego jogurtu, jak widać tu na biało, i na dole widać mleko. Mleka to tak łyżka, dwie łyżki, tak żeby sobie luchnąć. I oczywiście przyprawa, potrawka gyros albo przyprawa gyros, trochę soli i wszystko to musimy sobie wymieszać. Zamiast pieprzu daję sobie dwie suszone takie malutkie papryczki, jak są często piri piri na przykład, no w saszetkach, tak jak przyprawy. Takie malutkie, w moździerzu również je rozdrabniam, wrzucam do tego i trzeba to dobrze sobie wyrobić. Tak wyrobione mięso robimy sobie w taki cukiereczek we folię spożywczą i wrzucamy to do zamrażalnika. Tak, do zamrażalnika, żeby to się zmroziło na kosteczkę. Tak właśnie wyglądają te kawałeczki ścięte z mięsa. Wygląda znajomo, nie? No to ostatni etap. Zobaczycie, jak wygląda po usmażeniu danie gotowe. No i słuchajcie, tak to wygląda. Znajomo, może najbardziej sobie podsmażyć to wszystko. I na to mięsko sosik czosnkowy. Mówię wam, miodzio, polecam. Spróbujcie sami, bo jest rewelacja.